Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Conan Exiles. Dzisiaj idziemy na bossa demonów. Jesteśmy we dwójkę, boss jest trudny samemu, nie da się go pokonać. Nie wiem, czy się da pokonać we dwójkę, nie wiem ile on ma życia i tak dalej, za chwilkę go wam pokażę. Jest to taki po prostu kościany smok, do którego jest dostęp, no powiedzmy tam z innego końca mapy, do którego też za chwilkę wszystko wam pokażę na mapie, postaram się tak, żebyście mogli sobie wszystko elegancko... Aha, tu jest takie zejście. Schody niewidzialne zrobione. Kurde, to się... właśnie widziałem. Lewitacyjne. Od kiedy tutaj są szkielety? Nie wiem, ale może one są pod ziemią? Tu są jeszcze jakieś hieny nieumarłe. Coś takiego. Najpierw właśnie chcę wam chyba pokazać tego... sobie pan stroi. Tego smoka. On jest tutaj, właśnie nie ma szkieletów. One są tutaj na dole w takim razie. Ja jestem tu przy tej dziurze teraz. No ja też, tylko po drugiej stronie tego słupa. I my tutaj chcemy zejść. Smok stoi, hieny też. Nosorożce. Czyli tutaj ja dużo... Ja się tak zastanawiam, czy tu nie trzeba po prostu zeskoczyć, wiesz? Bo nie, mi nie przychodzi do głowy, gdzie to może być wejście. Tak wygląda, jakby w tamtą stronę było, nie? Mi się wydaje, że wejście jest tutaj, nawet widać. Takie schody są na boki. Tak, tak, no i tamtą stronę idzie tunel. Tak, i ten tunel ty odkryłeś kiedyś na początku. On był pod naszą bazą, tak jakby. I tam była świątynia ze spaczeniem i to musi być to. A, tam po drugiej stronie. Tak, tam daleko w zasadzie, jak tak popatrzeć. Więc tam wejdziemy, no i spróbujemy dzisiaj z nim walczyć. Jak to będzie, nie wiem, słuchajcie, bo zobaczcie, ile tu jest tych hien nieżywych. Ja jeszcze nie walczyłem z tymi hienami, nie wiem, jak one są silne, więc zobaczymy, jak to jest. No to lecim. I tego tancerza nie wiem, gdzie postawimy jeszcze. Chyba trzeba będzie go postawić tam przed bazą. Tu jest, zobacz, jeszcze jakiś ołtarz taki, co się świeci na zielono. To jest prawdopodobnie taki typowo endgame'owy boss. No, ciekaw jestem, co tu będzie. Wydaje mi się, że to jest... I te piętro tutaj jeszcze, i tam są jakieś, nie wiem, tu jest kilka pięter, ja nie wiem, o co chodzi. Także zobaczymy. Na pewno pod nami są szkielety, skoro tak drą. Mamy ze sobą łuk, każdy ma po 100 strzał, chyba nawet... Sarny zbugowały. I więcej. Więc zobaczymy. Trochę się boję tego smoka, tym bardziej, że to jest takie ogromne. Ta jaskinia, jeszcze takiej jaskini wielkiej to nie widziałem. Na dwa hity pojanki. Na dwa hity? O co chodzi? No właściwie, mi też dzisiaj one padały na dwa. I tutaj, słuchajcie, wracamy do naszej pierwszej bazy. I myślę, że tutaj zostawimy tancerza. Chociaż to będzie bardzo daleko mimo wszystko, bo jakiś siurek zablokował tutaj przejście na dole. Lipa, że te przejście jest zablokowane. Byśmy normalnie mogli tutaj sobie Ale wejść. Tutaj zobacz, jest chyba miejsce, wiesz? Wiecie, te pająki, to kurde. Z tego co widzę. Da się przejść na drugą stronę. Tak, tylko mnie martwi też tancerz, nie? Że tak daleko będzie. Tylko tutaj, proszę ciebie... A nie, no jest jak zeskoczyć. Ty, ja myślę, że weźmiemy sobie fundamenty, postawimy tego tancerza i tyle. Bazę 2 na 2 zrobić to jest przecież chwila moment. A masz narzędzia jakieś? Mam. No to ja nie mam. Nawet muzyczka jest stary chyba z tej świątyni. No nie wiem, u mnie jest muzyczka z YouTube'a. To co, zeskakujemy? No chyba tak. Tu się da chyba. Tam było bazę czyjąś widać. O kurde, wpadłem w tekstury. Tu za tobą widać jakieś budowle. Tam jest taka dziura jakby. Właśnie wiem. Nie wiem, czy to nie jest baza tego typa. Chyba tak. No musisz próbować. Stary lipa. Ja sobie tutaj zeskoczę. Ale muzyczka jest fajna. A ja też prawie w teksturki. Ja jestem na dole, mi się udało. Tej muzyczki nie było wcześniej tutaj. No to poczekajcie chwilkę, zaraz do was wrócimy.
Our kind are far too few to be wasted on arena battles. But your kind are as numerous as rats, and the exceptionally strong are tested here. On battle days, the great gates to the city are thrown open, and the people go forth in a great throng along the verdant valley to the gates of the arena. Ty, ale tak nieźle wygląda, powiem ci, tylko to nie wygląda jakby działało. W sensie to raczej taka antyczna historia, nie? Żeby kiedyś coś takiego miało miejsce. No właśnie, chyba dalej jest. To co, idziemy do środka? Ja tu już mam dużo spaczenia, bo byłem tutaj na 30 sekund, stary. 10% spaczenia. Więc będziemy musieli tam ustawiać dziada i ogólnie to jest, słuchaj, bo weszłeś górnym wejściem, a jest jeszcze dolne przez kobry, a górne jest przez szkielety. Nie wiem, od czego to zależne jest. Tutaj jest kolejne jakby. Mhm. I tutaj są kobry, a tam szkielety. Korby. To co, jak idziemy? Właśnie nie wiem. Ciężka decyzja, bo nie wiem, co do czego prowadzi i czy jest jakaś różnica w ogóle. No to dawaj, sprawdzimy chociaż tyle, no. No to lecę. Nie wziąłem podków, tylko 4 podki mam na kobry, nie spodziewałem się ich w ogóle. A tu jest wejście na górę z tych kobry też. O kurde, dużo ich jest. Trzeba uważać, bo... Ja tej to nie widziałem. Nie powiem, żeby mało ich było. O, to spaczenie faktycznie ostro. Skrzynka. No widzę. Zwykłe rzeczy. Czyli tutaj się nie da wejść w takim razie. Tu się kończy, a tutaj są schody na górę jeszcze. Chyba, że to się otwiera kiedyś może w nocy albo co. Może i tak jest, do tego demona, żeby nie zawsze można było wchodzić na przykład. Dobra, i tutaj są już szkielety. Ja tutaj nawet byłem. No, nie jest za ciekawie. Teraz słuchajcie, żeby zrobić jeden potek, ale osoby, szybko 10, rośnie. Bardzo szybko, właśnie, dlatego na pewno trzeba stawiać. No i dobra. Uwaga, 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 uwaga. Po lewej lizard. O, jest ten rezor, no. No czekajcie, bo on jest pewnie silny. LOL. Easy. LOL. Ale spaczenie, kurde, jak szybko w ogóle. Hardcore'owo. Wtrącają te miecze. Masakra, trzeba tancerza postawić, bo nie dam rady zaraz. Nie, to czekaj. I w ogóle ja myślę, że tak zrobimy, że ja będę najpierw ja go podnosił, potem ty i tak na zmianę będziemy, to może to pomoże. Chyba tak, masz rację z tym. Ja już mam jedną czwartą. Ja w ogóle nie mam... Ja nie mam buffa do tego leczenia. A, no to też lipa, no to trzeba będzie go zaraz postawić. Myślę, że tutaj przejdziemy do nich. To czekaj, niech on tutaj się wróci, bo te ci łucznicy są. Musimy bardziej blokować, tak mi się wydaje. To co, nauki? Nauki. Dużo tych uczników, kurde. O kurde, ja padam. Ja padam. Nie widzę, ile mam życia, bo mi taki zasłania tutaj, kurczę. Rytnik. Dobra, trochę się zregenerowałem. Stamy nie mam. To chodź się wrócimy trochę. Się na szczęście nie respią tak szybko. Także te poty, słuchajcie, teraz 10 LOS. No to zobaczę chociaż ile się regeneruje, nie? Biegnę. Dużo tych uczników, kurde. Myślę, że najlepiej byłoby przez nie przebiec, niż się z nimi klepać. Skrzynka jest. Skrzynka tam jest.
Kurde, i nic nie widać, nie? Najgorzej. O, czekajcie, wybił mi tą tarczę, kurde, no to są skubane dziaduchy. Nic nie widać, chyba noc jest na zewnątrz. A tu jest skrzynka, wiesz? Tutaj mamy skrzynkę. Nic ciekawego. Dobra, wybijamy. O kurde, ilu ich jest? Ja nie mam staminy w ogóle. Chodź, cofka. Cofka, cofka, ja też cofam. Wydaje mi się, że to trzeba przebiegać. Już się respią szkielety za nami. To co, czekaj, patrz, idę? Trzy. Nie ma szans na trzy szkielety. Ja mam połowę miecza już w ogóle. No ja też. Wybiegaj, stary, wybiegaj. Wybiegamy ze świątyni. Bo to nie ma szans. Wybiegam, wybiegam. Tak, widzicie, noc jest tutaj. No, jest noc, więc dlatego tak tam ciemno w ogóle było. Ja już jestem na zewnątrz. Kurde, biegnął za mną. Ja też, ale kobry mnie gonią. Wiecie co, trzeba na coś skoczyć. Ja teraz z nimi nie chcę walczyć, szczerze mówiąc. Dobra, to ja blokuję. Nawet nie zrobiliśmy tutaj respa. Wybija mi, kurde, dziad jeden tarczę. Dobra, tego teraz tutaj. Chyba wraca do świątyni. No, ciężka sprawa. Chyba tak. Podleczymy się i zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, będziemy przebiegać. Tak, tak. Będziemy przebiegać teraz. Zobaczymy, czy to coś da w ogóle, czy to... Ja to nie biegnę, dopóki nie trzeba. Rzęda kucki, żeby stamina była. Będzie ciężko, słuchajcie. Jeszcze te spaczenie bardzo szybko schodzi. Czy ja mam jakieś roślinki? Dobra, roślinki mam do naprawy. No to chyba już trzeba. Poczekaj, telefon. No to kiepski moment troszkę na telefon. Taki sobie. Już? Wydaje mi się, że on przez telefon rozmawia. Ja biegnę. Biegnę po spaczenie. Ty chcieli mnie zaprosić na jakiś program okrasy, nie no wiem to... o co chodzi. Albo na garnki okrasy, albo coś, albo kołdry okrasy, nie wiem. Scepterowicze. Leci, przebiegamy, przebiegamy. Słuchajcie, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tutaj była ta skrzynka i tutaj są jakieś zejścia. Schodzimy, dawaj. O, słyszę go, kurde. Ja też. Tu jest te wejście, widać. Stama. Widać tą dziurę. Biegną szkielety, dwa. To jemu się sklepać. Tu jest też tablica. To jest ta arena. Ja po cichutku. O kurde. Hieta śmierci. Kurde, klepie mnie. Kurde, czemu na mnie? Kolejna biegnie. Ale bydle. Bydle. Wiesz co ja bym zrobił? Ja bym pobiegł tam do tego zielonego. Idzie. Spulował się. Ty, ja wybiegam tutaj na arenę. Chcę zobaczyć co jest na końcu. Kurde, nie mogę się ruszyć.
Biegać nie można przez to. Tu jest stary 10 100 szkieletów, miliard 2000. Trzeba biec. Ale tutaj tego jest. Kurde, muszę czekać na tą staminę. Tu jest wejście na górę, tak jakby. Jest uwaga, Lizard King. Chciałem to kliknąć, ale się chyba nie da, słuchajcie. Idę na schody, idę na schody. Jestem za tobą. Jestem ciekaw, czy tutaj coś jest. Na pewno smoka nie zabijemy, słuchajcie, bo chociażby te spaczenie, te szkielety tutaj, tego tyle jest, że nie ma po prostu szans. Ale może gdzieś jest skrzynka. To tu jest jakiś. A, no to fajnie. A widziałeś jakąś skrzynkę? Nie. Tutaj można kliknąć. Kurde, jest. Kurwa. Nie ma nic w stoczni. No nie ma właśnie. Ja biegnę dalej, bo jeszcze mam staminę. Chociaż nie, ja znalazłem miejsce chyba. Chyba, że na to. O, czekajcie. Ja się tutaj mogę schować. O kurde! O kurde. Znalazłem skrzynkę. Ale tu jest fajnie, fajny widok. Tu jest masakra, weź przestań, stary. To jest nie do zrobienia samemu. Ale on mocno bije, ale dobra, zabiłem go. Wiesz co, jak okrążysz to, to tutaj jest skrzynka i widok na całe te szkielety, co przebiegaliśmy przez nie. Skręcę szkło było, więc pewnie też można i coś z ekwipunku, ale w update'cie znerfili skrzynki. Tutaj. O fuck, stary, ratuj mnie, bo ja mam dębkę. Ale on klepie. Ma mało życia, ale klepie mocno. Już ma mało życia. Czy on coś zrzuca? Chyba nie. Zobacz, jaki fajny widok tu jest. I tu nie ma spaczenia, stary, w ogóle. No więc właśnie, też to zauważyłem teraz. Czyli chyba już jesteśmy na powierzchni, wiesz, po prostu. Tak jakby, no. I tam była arena, tutaj była ta pierwsza sala, nie pamiętam jak się nazywała, a tu jest galeria chyba. Pewnie jeszcze tam na dole jest skrzynka przy tym smoku gdzieś, trzeba wrócić. Ja tam nie wracam, ja mam 1/4. I tak musimy wrócić. Innej opcji na wybieganie nie ma, nie wiem, tancerza ustawiamy? A tędy. Można ustawić, bo 1/4. No ja tędy przybiegłem, więc one chyba na tobie większość była, więc na to i mniej będzie z tej strony. Tancerz dęsi. Dęsi. Ale fajnie to jest, tylko że samemu, no, znaczy we dwójkę nawet. Tutaj musi rzeczywiście cały serwer przyjść, wybijasz te szkielety chociażby. No tak, bo nie ma innego scenariusza, stary, żeby to przebić. A na samo wybijanie, w sensie, ile stali trzeba mieć? Nie na pałę. Naprawa tych mieczy, tutaj klepiesz to wszystko po ziemi. Ale chyba nie było takiego miejsca, żeby gdzieś się ustawić i do smoka strzelać z góry. To co, już ten tancerz? Może ja go... No ja nie mam życia, ale on nie regeneruje sam w sobie, no. Może teraz ja go podniosę? Bierz go. Dobra, tancerz podniesiony. Dobra. To biegniemy. Ja mam jeszcze pota, chcesz jednego pota? No ja nie mam, ale no dobra. Czekaj, rzucę ci jednego. Tak. Masz dwa? A no to chyba, że. No to lecimy. Dużo to w ogóle też szkieletów nie widać strzelających, bo one są tak pod ścianami poustawiane. Już jest zejście. Kliknąłeś tablicę tutaj? Nie, klikam. One też znikają, jak się je odluruje. A tak, to galeria. Dobra, i tu jest szkielet. Zbiegamy na dół. Tak, na lewo.
bo tam są ustawione te zlurowane wcześniej przez nas. Dopiero spaczenia nie ma pad cały czas. Dopiero tutaj będzie spaczenie. Chyba, że w ogóle w tej arenie nie ma. O, czekaj, tu jest boss. Myślę, że tam on skrzynkę strzeże, wiesz? Myślę, że może być. Ale on jest zbugowany, bo on w powietrzu wisi. Trzeba przebiegać. Jest. U mnie shit. Dwie, u mnie też gówno. Dobra, i tutaj mamy uciekanie. Dobra, pyk. I co robimy? No chyba na arenę trzeba wbiegać. Rzucę tutaj ten kamień. Myślę, że po prostu biegniemy i uciekamy, no nie wiem, czy tego smoka. Ja bym teraz pobiegł może tutaj na lewo, bo prawo przybiegliśmy teraz. I może tam też jest jakaś skrzynka jeszcze. Dobra. A czy walczymy z nim, to nie wiem. Ja bym z nim powalczył, ale same szkielety są, więc... przez te szkielety nie ma szans. Tu już jest spaczenie. Nosorożec, uwaga na nosorożca, bo on teraz jest szybszy od gracza. Wiesz co, ja jestem tutaj na takim filarze, tutaj nad tobą, nie? Tu chyba można wskoczyć. A smok zniknął. No ale strzelają. Skrzynek, to ja tu nie widzę, szczerze mówiąc. Ja też nie, na środku powinna w sumie być, ale on się widzisz zespełnił ten smok. No na to wychodzi. Postrzelamy z łuków te hieny? No możemy. Czy biegniemy po prostu naokoło i do wyjścia? Najgorzej, że te hieny to wiesz, nam okaleczenie dają, więc nie będziemy mogli biec jak coś później. Możemy coś tutaj do nich trochę postrzelać. Są zwykłe hieny i niezwykłe hieny. A te strzały się bugują. Przechodzą tak jakby... O, tutaj ta dostaje. No widzicie, co się dzieje z tymi strzałami. Wszystkie strzały w tekstury idą. Ja mi tak samo. Więc trzeba to przebiec... moim zdaniem, bo nie zabijemy ich i tak. Ja jeszcze tam bym przebiegł. Tylko ja myślę, że raczej po lewej. Tak, 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 tak. Przy ścianie. Dobra. No to dawaj. Let's go. O kurde, one są szybsze od nas, te dzikie. Znaczy te nieumarłe. Jeszcze wydaje mi się, że tam coś może być, więc ja tam wejdę. Wiesz co? Tutaj już można zabić, one takie silne nie są. Żyjemy, jeszcze tu jedna biegnie. Zobaczę, czy tutaj coś jest pod tymi schodami, bo... Nie, chyba nic nie ma. Tam niby coś jest, taki filar jakby naprzeciwko nas, widzisz to? No możemy tam podejść. Dużo spaczenia jest, więc tak musimy ostrożnie. Nie, tam nic nie ma. Sama. Stamina jest dużym problemem. Jeszcze ci łucznicy tu walą, nie? My sobie siedzimy po środku, kurde, staminę ładujemy. Może kiedyś coś będzie, teraz jest pusto. Okej, ja tu ginę. Kurde, tu jest hardkorowo. Proponuję uciekać. Te hieny dają krew. A ja nie mam narzędzi niestety. No ja mam. To dawaj. To czy nam jest potrzebne? No nie wiem, już 50% spaczenia za chwilkę.
No, przechodzimy, bo później nie będziemy już mogli biec. Tutaj nic nie ma. Troszkę może szkoda, że ten demon się zdespawnował, ale tak mają zazwyczaj oni, że takie silne to się despawnują, żeby ktoś nie mógł używać jakichś błędów gry, żeby je zabijać, więc troszkę lipa może. Postawić tu ten cel? Nie, chyba przebiegniemy, mi się wydaje, na jednej. No bo i tak, trzeba będzie go postawić tak. Tutaj nic nie ma, dopiero tam na początku będą. Odpoczniemy chwilkę. No już połowa spaczenia. I wybiegamy po prostu. 50% spaczenia, ciężko to zrobić. Co prawda są właśnie takie miejsca, że nie ma spaczenia, więc to jest też fajne, że możemy, wiecie, tam pobiec i tam ustawić tancerze. To jest zajebista sprawa, bo rzeczywiście tam ktoś może stać przy tym tancerzu i go jakby pilnować, nie? Żeby nic się nie stało. I tego smoka da się zabić. Uważam, że da się go zabić. Te szkielety da się po prostu powybijać. Kilka osób by pilnowało respo. To zobacz, przeżyli. No, nie tak jeszcze, czekaj, musimy stąd 4 szkielety. Się nie ma co cieszyć. O, ja prawie dętka. By była dętka na koniec. No dobra. Daleko byś nie wiem. Powiem ci tak, on jest chyba jednak do zabicia. Ten smok. To. Bo myślisz? Fajne jest to, że nie ma tam spaczenia, więc tylko że duża ekipa musi być. Jedna osoba pilnuje tancerza, żeby nikt go nie zabił. I on tam sobie może grać i każdy, kto ma dużo, to przybiega, się leczy i tak dalej. Dwie osoby powinny biegać dookoła areny, wybijać szkielety, a reszta bit smoka, no tak mi się wydaje. Tylko te hieny, nie? No ale to trzeba robić, wiesz, rajd jak w no tak, taki dungeon to typowy, no, czy postawię tego typa. O, jeszcze się udało, bo one się bagują po kilku razach, jak się go postawi, to one znikają. Więc, no słuchajcie, bardzo fajna przygoda moim zdaniem. Szkoda, no ten smok, my byśmy go i tak we dwójkę raczej nie zabili. Pamiętam, przypominam, że my gramy na serwie multiplayer, więc my sobie nie respimy żadnych rzeczy i tak dalej. Wszystko zbieramy, wszystkie surowce. Więc, no tutaj jest po prostu troszkę za trudno. Ale dzisiaj to już wszystko, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, koniecznie łapka w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Zapraszam was też do oglądania innych serii na moim kanale. Zapraszam na Facebooka, macie link w opisie. Na Facebooku są konkursy, jakieś posty, jakieś zdjęcia, jakieś takie rzeczy, które mogą was interesować, więc zachęcam do wbijania. Na dzisiaj to wszystko, dzięki bardzo i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.